Jest godzina 20. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Zbigniew Paweł Maciejewski. Jestem katolickim księdzem, proboszczem Winnicy, katechetą, trochę kaznodzieją, rekolekcjonistą. Prowadzę fundację Nasza Winnica. W jej ramach wydajemy książki, programy. Wśród tych programów jest też program komunijny, o którym też będę dzisiaj mówił. Chciałbym to nasze godzinne spotkanie zagospodarować w następujący sposób. Na początku chciałbym się podzielić tym, jak w mojej parafii w Winnicy od kilku lat wygląda przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Na czym polega też jego inność. Zresztą sami to usłyszycie, będę o tym opowiadał. Chciałbym także dać Wam jakiś czas na sformułowanie pytań i na ile będę umiał, chcę odpowiedzieć na te pytania. I pewnie znajdzie się trochę czasu na to, żeby pokazać pomocy, jakimi się posługuje, prowadząc przygotowanie do bierzmowania w swojej parafii. Spojrzę jeszcze na czat. Witam wszystkich serdecznie. Witam Annę, witam Kacpra. Witam 21 osób, które w tym momencie oglądają to wystąpienie. 22 osoby. Myślę, że jeszcze ktoś dojdzie z czasem. A niektórzy pewnie liczą na to, że po tej emisji dostaną archiwalny zapis tego wystąpienia. Przez kilka lat, będąc proboszczem Winnicy, w ogóle nie miałem czegoś takiego jak przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej. Myślę o działaniach parafii. Wychodziłem z założenia, że lepiej robić jakąś rzecz w sposób dobry, przemyślany, niż po prostu robić dlatego, że trzeba coś robić. A patrząc na różne modele przygotowania dzieci do pierwszej komunii świętej, miałem co do tego wiele różnych zastrzeżeń. Przede wszystkim takie podstawowe założenie czy zastrzeżenie to było takie, że to przygotowanie no nie przekładało się na takie trwałe postawy wśród dzieci i wśród dorosłych. Poszukiwałem czegoś innego, poszukiwałem czegoś, co dałoby mi też satysfakcję prowadzenia takiego przygotowania. Tworząc to wszystko, przygotowując się do tego, miałem jedną taką zasadniczą wizję. Miałem przekonanie od początku bardzo głębokie, że nie powinno się koncentrować przygotowania do pierwszej komunii świętej na księdzu i na katechecie. Że przygotowanie dziecka do pierwszej komunii to jest powinność rodziców. My z jednej strony doskonale o tym wiemy, myślę o księżach, myślę o katechetach. Mówimy o tym obowiązku rodzicom, że oni mają obowiązek przygotowania, wychowania w wierze. Ale z drugiej strony w naszej takiej eklezjalnej codzienności jest w praktyce zabieranie tej odpowiedzialności rodzicom. I wszystko zaczyna się koncentrować wokół katechety, wokół proboszcza, wokół kościoła, a rodzicom odbiera się te zadania, a zostawia się tylko to, co czasem też jest ochotnie przez nich podejmowane, czyli sprawy jakieś organizacyjne, kwestie strojów, kwestie jakichś, nie wiem, podziękowań, kwestie dekoracji w kościele.
Po zastanowieniu się, po refleksji, po też takim pewnym próbnym roku zbierania doświadczeń, obecnie przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej w Winnice wygląda w następujący sposób. Zaczynam od spotkania z każdą rodziną. Myślę, mówiąc o rodzinie, mam na myśli ojca, matkę, bądź tych, którzy aktualnie wychowują dziecko, które jest dzieckiem jednej albo drugiej strony w jakimś układzie małżeńskim czy quasi-małżeńskim i samego dziecka. Zapraszam ich na osobiste spotkanie do mnie, na plebanie. To nie jest jakieś tylko oddanie deklaracji, to nie jest jakieś szybkie zapisanie, ale to jest rozmowa. Rozmowa, która trwa około 10, 12, 13 minut. Dlatego rezerwuję dla każdej rodziny kwadrans. I jest to trochę trudne, trochę absorbujące, ale czekam na telefony od rodziców, by umawiać się na konkretne godziny, na konkretne kwadranse. Nie wyobrażam sobie, żeby w tej sytuacji była jakaś kolejka, bo ona trwałaby zbyt długo i ludzie traciliby po prostu czas. Kiedy przychodzi taka czas takiej rozmowy, ta rozmowa odbywa się według pewnego scenariusza. W tym scenariuszu najbardziej istotną rzeczą jest z jednej strony pokazanie siebie jako takiego normalnego człowieka, bliskiego, przyjaznego dziecku, przyjaznego rodzicom. Nie ma miejsca w czasie takiej rozmowy na to, żeby rodzicom wypominać różne rzeczy, nawet jeżeli byśmy bardzo tego chcieli. Nie wypominać tego, że może zaniedbują swoje praktyki, że może żyją w związku niesakramentalnym, a mogliby wziąć ślub kościelny. Te rzeczy zostawiamy na inne okazje. Tu raczej trzeba odwoływać się do dobra, który jest w tych rodzicach i odwoływać się do tego, co jest pozytywne, żeby to wzmacniać. Pokazujemy taką swoją ludzką twarz, a jednocześnie mówimy, na czym będzie polegało to przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej i mówimy o tym, że najważniejszą rzeczą w tym przygotowaniu to jest działanie rodziców. Oświadczam im, że ja nie przygotuję dziecka do pierwszej Komunii Świętej. Do pierwszej Komunii Świętej mogą przygotować tylko oni, nikt ich w tym nie zastąpi. Nie chcę o tym opowiadać. W materiałach jest scenariusz takiej rozmowy, ale teraz chciałbym zaprosić do przyjrzenia się takiej rozmowie. Jedną z takich rozmów nagrałem i chciałem, żebyśmy teraz ją zobaczyli. Proszę. Proszę. Syn Boże? Syn Boże. Zdążyliśmy. Zapraszam. Martyna w środku. Proszę. Na razie. To miejsce jest moje. Ja nie chcę siadać za biurkiem, a potraktować was tak... Już się nagrywa. Tu. Dobrze, już. Jak będzie. O, tam jeszcze drzwi. Żółwik. Jak widzicie, mimo że spotykam się z rodziną w kancelarii, nie spotykam się zza biurka. To jest bardzo ważne, żeby być bliżej, wyjść z takiej roli urzędnika. Czy dalej się fascynujesz koni? Czy już ci przeszło? Koniki? Może tak, może nie, co? A co teraz cię najbardziej fascynuje? Raczej koty. Koty? Konie, koty, wszystko na K. To w następnej klasie krokodyle. Może tak być. Ale obóz koński ciągle się taki tak? Może. No jest.
No to dobrze. To jakąś wielką stajnię przygotowują gorączkowie. To może. No tak, naprawdę. Będzie blisko. A wezwałem i proszę rodziców o to, żeby ze mną porozmawiali i poświęcili mi kwadrans, po to, żeby tak detalicznie, patrząc ojcu w oczy i matce w oczy, powiedzieć w sposób zdecydowany. Ty się, Martyna, nie przejmuj, to za chwilę powiem. Powiedzieć, że nie przygotuję wam dziecka do pierwszej komunii świętej. I wyjaśniam już dlaczego. Nie dlatego, że się lenię, nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że tak naprawdę jest to dla mnie niemożliwe. Podobnie jak dla każdego księdza, jak dla każdego katechety. My, mówię o księżach i katechetach, możemy czegoś nauczyć. My uczymy, możesz zaliczyć i pilnie to wszystko rób. Zresztą znam Cię, na pewno będzie to wszystko zrobione w pierwszej trójce, pewnie, klasy. Natomiast nauka jest ważna i trzeba pewne rzeczy się nauczyć, ale to nie jest wcale najważniejsze przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Najważniejszy to przekaz takiej sfery wartości. A to mogą zrobić tylko najbliżsi, to mogą zrobić tylko rodzice. Ja mogę, choć Martyna już to na pewno umie nauczyć ojcze nasz dziecka, nie? Ale tylko ojciec i matka mogą dziecko przekonać i przekazać mu, że ojcze nasz i modlitwa w ogóle jest czymś ważnym. Ja mogę nauczyć dziecko części mszy świętej, mogę nauczyć odpowiedzi, ale znowu, tylko rodzice mogą przekazać, że msza święta jest po prostu ważna, życiowo istotna. Przez to, że dziecko będzie widziało tych rodziców na mszy świętej, przez to, że będzie widziało ich modlących się, przez to, że rodzice dziecku o tym wszystkim powiedzą. Dlatego ja nie mogę tego zrobić. Zrobią to najbliżsi, bo tylko najbliżsi, ojciec i matka, ma wystarczający autorytet. Martyna może mnie lubi. Lubisz mnie? No. Ja Ciebie bardzo. Ale mimo wszystko, ja w porównaniu z ojcem i matką jestem taki liliputek. Pułkę? Pułkę. Ciągle powtarzam rodzicom o ich autorytecie. Ciągle mówię, że oni są alfą i omegą dla swoich dzieci. Że żadna pani w szkole, żaden katecheta, żadna katechetka, żaden proboszcz, choćby najbardziej poważny i pobożny, nie zastąpi ojca i matkę w religijnym wychowaniu dziecka. Więc to wy zrobicie to przygotowanie do pierwszej komunii świętej. A że prosiłem was oboje, to też w takim znaku, że to oboje jesteście za to odpowiedzialni. Oboje prosiliście o chrzest na Martynę, którą osobiście ochrzciłem, tak? Jako pierwszą w tej parafii. Tak, Martynka jest moją pierwszą osobą, którą w Winnicy ochrzciłem. I to, co w tym momencie jest bardzo ważne. Częstym problemem jest to, że ojcowie miksują się od przygotowań, że cedują to wszystko na kobietę, jakby kobieta była jedyną osobą władną do tego, żeby móc przygotować swoje dziecko do pierwszej komunii świętej, w ogóle zająć się jakimiś sprawami związanymi z komunią świętą. A wiadomo, że potrzeba jednej i drugiej osoby. Dlatego bardzo mocno też uświadamiam i warto to robić, że na spotkanie przychodzimy oboje. Umawiamy się w takim terminie, żeby mogli przybyć oboje. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z matką samotnie wychowującą dziecko, przyjdzie ona sama. Są też różne sytuacje, nie można też jakieś tam toczyć wojny i kruszyć kopii, ale mocno akcentować ojciec i matka razem i w 95% będziemy mieć komplet w kancelarii. Teraz prosicie o pierwszą komunię, od wielu lat posyłać się na katechezę, czyli widzicie, że jest to coś ważnego dla niej. Nie? I
I wspólnie o to prosiliście i wspólnie musicie teraz przygotować ją, musicie, chcecie przygotować ją do pierwszej Komunii Świętej. I wierzę, że to zrobicie. Wierzę, że wielu rodziców, jeżeli nie wszyscy, sprostają temu zadaniu, bo opieram to na jednej prawdzie, która łączy wszystkie rodziny. Bądźmy szczerzy, rodziny w naszej parafii będą różne, jeśli chodzi o ich praktyki religijne, zaangażowanie, sytuacje, ale te rodziny mają też jeden taki wspólny mianownik. I znowu zadam Wam pytanie i oczekuję głośnej odpowiedzi. Kochacie Martynę? Tak, bardzo. Widzisz? Kochają się, czyli... To jest bardzo ważny moment każdego spotkania, żeby wydobyć głośną deklarację ze strony rodziców, że kochają swoje dziecko, żeby dziecko to usłyszało, żebym ja był też świadkiem tego wyznania. Nie zdarzyło się, żeby w kancelarii w czasie tej rozmowy ktoś powiedział, że nie kocha swojego dziecka. Są na pewno trudne i różne sytuacje w rodzinie, ale do tej miłości rodzicielskiej odwołuje się, bo na tej miłości rodzicielskiej buduje potem zobowiązanie rodziców do tego, żeby troszczyć się o swoje dziecko. Jeżeli nawet nie można tego zbudować na wierze rodziców, bo ta jest słaba, nie można tego zbudować na praktykach rodziców, bo zaniedbują swoje praktyki religijne, to można wiele rzeczy i ich odpowiedzialność zbudować na miłości, jaką oni mają dla swojego dziecka. Co dla Ciebie dobre? Jakbyś, nie daj Boże, chorowała i byś potrzebowała energii, to niby wycięli swoją, żeby Ci wszyli, żeby żyło. Jakby krew była Ci potrzebna, to ile trzeba byłoby utoczyć, to by utoczyli. Jakby trzeba było życie oddać, to by oddali za Ciebie życie. Nie? Bo wiedzą, że Cię kochają, bo chcą dla Ciebie dobra. Nie chcą, żebyś była zdrowa, chcą, żebyś była mądra, wykształcona, ale chcą też, i dla nich to jest ważne, żebyś była takim dzieckiem Bożym. Oni tego chcą. Ale teraz w sposób jasny widzą, że to wszystko, jeżeli chcą tego dobra, to opiera się to na nich. Jeżeli oni zawiodą, to żaden ksiądz nie pomoże. Ale jeżeli oni staną na wysokości zadania, to wszystko się uda. Nie chcę, żebyśmy obejrzeli całość. Zabierze nam to zbyt dużo czasu. Tym wszystkim, którzy będą na mojej liście mailingowej, wyślę na miarę linki do filmów na YouTubie, gdzie można to wszystko obejrzeć w całości. Być może się też zapoznać z materiałami, gdzie jest choćby scenariusz takiego spotkania. W czasie takiego spotkania wyjaśniam też od strony takiej formalnej, na czym będzie polegać to przygotowanie. Pierwsza rzecz to jest taka, że oferuję pomoc dla rodziny, ale naprawdę w sposób taki fakultatywny. Stawiam rodzinę przed takim rzeczywistym wyborem. Czy chcą skorzystać z mojej pomocy w przygotowaniu dziecka do pierwszej komunii, czy też przygotują dziecko po swojemu, tak jak potrafią. Ja nie będę w ogóle w to ingerował. Spotkamy się tylko krótko przed pierwszą Komunią Świętą, żebyśmy razem wspólnie rozeznali, że dziecko jest przygotowane. Ale całe przygotowanie, cały rok przygotowania będzie spoczywał tylko na rodzicach. Ja nie będę w to ingerował, nie będę sprawdzał, nie będę kontrolował. Ufam, że rodzice zrobią to dobrze. W większości rodzina prosi mnie o pomoc, jak ona wygląda, za chwilę o tym powiem. Niemniej jednak trzeba tak to stawiać, żeby to był rzeczywisty wybór. I w ciągu tych naszych przygotowań, to już jest trzecia komunia, czy czwarta już nawet robiona w ten sposób, zdarzyło się raz, że jedna rodzina oświadczyła, że sami to zrobią. Powiem, że jest to trudne dla proboszcza coś takiego usłyszeć. Jak to? Jednak nie, bez mojej pomocy. Ale dźwignąłem ten ciężar i pozwoliłem im przygotowywać swoje dziecko
tak jak chcieli. Dziecko chodziło do szkoły, tam zdawało jakieś pytania, jak wszystkie inne, ale jeśli chodzi o takie przygotowanie duchowe do pierwszej komunii świętej, pozostawiłem to rodzinie i ufam, że to dziecko było dobrze przygotowane do pierwszej komunii świętej. Ważne jest, żeby to był taki realny wybór, bo jeżeli coś realnie wybieramy, to mocniej się z tym utożsamiamy. Jeżeli ten wybór jest pozorny, jeżeli w ogóle nie ma tego wyboru, to czasami pewne rzeczy traktujemy jako coś obcego, coś narzuconego nam, co trzeba może znosić, coś trzeba spełnić, trzeba przeżyć jakąś sytuację, przesiedzieć taki rok nawet na jeżu, ale nie jest to nasze, nie jest to nasza decyzja. Pomoc, jaką oferujemy rodzicom, jest podwójna. Pierwsza rzecz to są spotkania w kościele całej rodziny, rodzice i dziecko. Są tylko 3 takie ogólne spotkania w ciągu roku. I są to spotkania, które rozpoczynają takie 3 cykle pracy rodziny w domu na takiej rodzinnej katechezie. Zanim powiem, jak wygląda taka praca w rodzinie, praca w domu, chciałbym pokazać, jak wygląda spotkanie ogólne w kościele. Celem takiego spotkania są przede wszystkim rodzice. I celem w tych rodzicach jest ich wiara. Nie są to spotkania takie katechetyczne, gdzie ja bym mówił o ich obowiązkach, o ich powinnościach, o tym, jak powinni żyć, jak powinni się zachowywać, ale raczej uderzam w ich wiarę po to, żeby ją, jeżeli jest słaba, rozdmuchać, jeżeli gdzieś w ogóle zaginęła, żeby ją wskrzesić, żeby ją umocnić, żeby ją rozwinąć. Dlatego te słowa, które kieruję do rodziców, one zawsze mają wymiar taki kerygmatyczny, nie katechetyczny, nie moralizatorski, kerygmatyczny. Zobaczcie, nie bardzo sobie to może uświadamiamy, ale w obecnych latach w zdecydowanej większości rodzice dzieci pierwszokomunijnych są to dorośli, którzy całe swoje życie, takie szkolne, przeżyli razem z katechezą. Mieli katechezę w szkole od pierwszej klasy podstawówki po 2 godziny w tygodniu, co daje w całości może 800 godzin katechezy. Co to daje? To jest zupełnie inny temat, ale jeżeli mamy wątpliwości co do owocności tej katechezy i jeżeli słusznie mówimy, że rodziców trzeba katechizować, to dodając do tych 800 godzin kolejne kilka godzin, 3, 5 czy 10 nawet, dodajemy coś w ogóle nieistotnego wobec tych 800 godzin. 800 godzin nie załatwiło pewnych rzeczy, musimy jeszcze dokończyć i wierzymy, że 3, 4 czy 5 czy 10 godzin da rodzicom to, czego nie dało im wcześniej 800 godzin. Skąd taka ufność, skąd taka nadzieja? Dlatego ja idę w innym kierunku, nie katechetycznym, tylko kerygmatycznym. Za wszelką cenę chcę odwoływać się do wiary i budzić wiarę. Jest to dość ciekawa perspektywa, bo sytuacja jest dość ciekawa. Zobaczcie, są rodzice, którzy mają swoje dzieci. Troszczą się o te dzieci, mają czasami konflikty z tymi dziećmi, problemy, trudności. Przeżywają to wszystko, a z drugiej strony ci dorośli też są dziećmi wobec Pana Boga. Też dziećmi, które czasami stwarzają problemy, dziećmi, które się źle zachowują. Jednocześnie są to dzieci, które cały czas doświadczają wielkiej miłości swojego Ojca w niebie. I tutaj jest doskonała okazja, żeby żonglować tymi płaszczyznami. Rodzice, dzieci, Pan Bóg, rodzice.
Znowu, żeby nie opowiadać, może inaczej, za chwilę pokażę taki skrót, takie migawki z jednego ze spotkań, ale zanim to pokażę, powiem tylko, że schemat takiego spotkania jest następujący i na każdym spotkaniu nieodmienny. Najpierw integrujemy się, robimy coś razem, coś wspólnie, najczęściej jest to wspólny śpiew. Potem jest głoszony kerygmat, potem jest część modlitewna, w którą są zaangażowani też rodzice i jest czas na jakieś ostatnie wskazówki i ogłoszenia. Zobaczmy skrót z drugiego spotkania. 16. Zaczynamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że mury tego kościoła wytrzymają tę piosenkę. Innej nie umiem zagrać na tym instrumencie. To są tylko dwa akordy. Jak dobrze być barankiem i wstawać wczesnym rankiem i biegać po polance i śpiewać sobie tak. Bo ja w ogóle was nie słyszałem. Chodźcie bliżej, uważajcie tylko na ten statyw z kamerą, żeby was to nie korciło przewrócić, dobrze? I teraz, dobrze? Ale to, że dzieci są blisko, to nie znaczy, że dorośli są wyłączeni, że są widzami. Tak, posłuchamy, zobaczymy, ocenimy. Nie, śpiewamy wszyscy. Uwaga, krok do przodu jeszcze. Wszyscy krok do przodu, dobra? Iza, daj przykład. Jak dobrze być barankiem i wstawać wczesnym rankiem i biegać po polance i śpiewać sobie tak. Samo nasze spotkanie. Swoją drogą, piosenka Jak dobrze być barankiem ma oglądalność na moim kanale większą niż wszystkie moje kazania razem wzięte. Kanie będzie bardzo podobne do tego, co było poprzednio. Po takiej naszej trochę wspólnej zabawie, wspólnej radości, integracji, chciałbym odczytać fragment Pisma Świętego i wygłosić kazanie, żeby budzić naszą wiarę, bo wiara jest kluczem do dobrego przygotowania dziecka do pierwszej komunii świętej. Potem będzie modlitwa, bardzo podobna jak była poprzednio. Potem dzieci otrzymają kolejne pamiątki związane z pierwszą komunią. Pamiątki, które będą już bardzo przydatne do tego, by przeprowadzać następne rozmowy w ramach naszego przygotowania. Tymi pamiątkami będą nowe testamenty. Są już tutaj na ołtarzu. A potem... Przy okazji, te nowe testamenty i w ogóle każde dorosłe wydanie Pisma Świętego zawiera zbyt wielką liczbę ksiąg, zapisaną zbyt małą czcionką. Chciałbym bardzo przygotować takie wypisy z Ewangelii, które by były pierwszym tekstem Pisma Świętego dla dziecka w drugiej, trzeciej, czwartej klasie podstawówki. Jako takie przejście od tych wszystkich Biblii ilustrowanych, komiksowych, wyklejanych, Bóg wie jakich jeszcze, przejście między tym, a normalnymi już wydaniami Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Ogłoszenia, pewne przypomnienia i zakończymy nasze spotkanie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Chciałbym wam opowiedzieć... Uważam, że nie musimy robić żadnej wielkiej liturgii słowa. Pierwsze czytanie, psalm, Ewangelia, czy może jeszcze drugie czytanie. Czasami wystarczy jeden werset z Pisma Świętego i kazanie na nim oparte. W tym kazaniu historię dziewczynki, którą macie na swoich obrazkach, które rozdawałem, gdy wchodziliście do kościoła. Błogosławiona Laura Wikunia, która tak kochała swoją matkę, że gotowa była za matkę oddać swoje życie.
I dostała to, o co prosiła, choć naprawdę za pewnie zbyt wielką cenę. Opowiedziałem wam, drodzy, tę historię po to, żeby móc zadać wam jedno pytanie. Czy chciałbyś mieć kogoś takiego, kto by cię tak bardzo kochał, że gotów byłby z miłości do ciebie oddać swoje życie? Mniej gadania, więcej ćwiczeń. Spróbujmy teraz nawzajem wobec siebie, dziecko wobec rodziców, rodzice wobec dzieci, wykonać jakiś miękki gest, pogłaskać po policzku, pocałować, pociągnąć lekko za ucho, pokazać, że się kocha, że się jest czułym, że się jest bliskim. Zróbcie to, odważcie się. Ja nie patrzę. Bóg jest miłością. Drodzy rodzice, teraz do was szczególnie kieruję słowa. Podobno prosicie Kościół o komunię dla waszych dzieci. Po to tu jesteście. I bardzo dobrze. I Kościół udzieli komunii świętej waszym dzieciom. Jednak to, czy wasze dzieci poznają Boga jako miłość, zależy od was. Od waszej miłości, od tego, jak będziecie kochali swoje dzieci, jak będziecie się kochali. Dziecko będzie się uczyło Boga, który jest miłością, patrząc na was, bo wy też jesteście miłością. Chciałbym się teraz pomodlić nad waszymi dziećmi, nad wami. Oto otwiera się dla was droga do ołtarza Chrystusa. Czeka już na was prawdziwe ciało i prawdziwa krew, które poznajemy przez wiarę. Nie jesteście na niej sami. Są przy was wasi rodzice, mama i tata. Czy jesteście jako rodzina gotowi na rozmowę o Bogu i poznawanie Go? Czy jesteście gotowi, by w rodzinie modlić się razem? Czy jesteście gotowi, by razem słuchać Boga w słowach Pisma Świętego? Czy jesteście gotowi razem przeżywać niedzielną Eucharystię? Powtórzymy ten obrzęd. To, co przed chwilą słyszeliście, wraca jak refren przy spotkaniach, przy różnych ogłoszeniach, przy różnych okazjach. Pokazuje rodzicom, na czym polega ich rola. I pokazuje, że nie jest to z jednej strony nic niezwykłego, że oni mają kompetencje do tego, żeby móc dziecko dobrze przygotować do pierwszej komunii świętej. Wystarczy tylko, jeżeli będą zwyczajnie w rodzinie rozmawiać o Panu Bogu, jeżeli zaczną wspólnie się modlić, albo będą kontynuować tą modlitwę. Są rodziny, które się modlą. Ta rodzina, którą widzieliśmy, modli się razem. Dalej, przygotowanie do pierwszej komunii świętej to jest wspólna lektura Pisma Świętego i rozmowa na temat tego, co przeczytaliśmy w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Ewangeliach. I wreszcie przygotowanie do komunii świętej to wspólne przeżywanie liturgii mszy świętej niedzielnej. Powiem jeszcze, dlaczego to jest takie ważne, żeby ciągle to akcentować, ciągle powtarzać, ciągle kłaść tak na serce. Rozmawiamy o Panu Bogu, modlimy się razem, Słowo Boże i niedzielna Eucharystia. Który był poprzednio, gdzie rodzice czynili kciukiem znak krzyża na swoich zmysłach, a potem powtarzali ten gest na swoim dziecku. Rodzice, uczyńcie znak krzyża na swoich uszach, abyście usłyszeli głos Pana. I uczyńcie teraz ten znak na uszach waszego dziecka. Tu są Nowe Testamenty, one są prezentem dla waszych dzieci, ale chciałbym bardzo... Ważna rzecz.
jeśli pierwsza komunia święta staje się okazją do zarobku, to jest to coś złego. Raczej powinniśmy odwrócić wektory i potraktować pierwszą komunię jako okazję do tego, żeby ksiądz, parafia dała prezent dziecku, obdarowała czymś rodzinę, a nie wymagała jakichś składek, pieniędzy, drogich prezentów. Odwróćmy te wektory. Żebyście to wy, jako rodzice, wręczyli to Pismo Święte waszemu dziecku. Oczywiście Pismo Święte jest po to, żeby je otwierać i czytać. Następne spotkania, te w rodzinnym gronie, będą teraz często korzystać właśnie z Pisma Świętego. Róbcie tak, jak potraficie i tak będzie najlepiej. Jeśli ojciec i matka wskazują na Pana Boga, mówią o wierze, o Kościele, o Ewangelii, o Jezusie, to uwierzcie, mówiłem to wielokrotnie, powtarzam i teraz, ma to o wiele większe znaczenie, niż mówi o tym ksiądz i katecheta. Nie ksiądz przygotowuje wasze dziecko do pierwszej komunii, ale wy je przygotowujecie. Nie katecheta przygotowuje dziecko do pierwszej komunii. Wy przygotowujecie własne dziecko do pierwszej komunii. Tylko wy macie moc i siłę, żeby zrobić to najlepiej. Uwierzcie, składam paluszki do przysięgi, że nie sprawdzam i nie zaglądam, czy byli, czy wzięli. Nie. Bo przygotowanie do komunii nie polega na nadzorze i terrorze, tylko na budzeniu pewnej świadomości i odwoływaniu się do tych najjaśniejszych stron ludzkiego życia. Zwracam się raz jeszcze do rodziców z ogromną prośbą. Odważcie się. Spróbujcie. To nie jest trudne. Nie trzeba być doskonałym i świętym. Trzeba tylko ośmielić się na czuły gest, na to, żeby odsłonić te sprawy, które są takie osobiste, intymne, ale o których trzeba dziecku powiedzieć. Dziecko od ojca i matki powinno o tym usłyszeć. Przed pierwszą komunią poproszę was raz jeszcze na spotkanie ze mną. A zapytam was tylko, czy rozmawialiście z dzieckiem o Bogu? Czy czytaliście Pismo Święte? Czy modliliście się? Czy chodziliście do kościoła? Nie będę przeprowadzał śledztwa. Absolutnie. Nie będę przeprowadzał śledztwa, ale nie ukrywam, że jest to pewna presja, taka perspektywa, że jeszcze raz się spotkamy. No i ksiądz zapyta, czy rozmawialiście, modliliście się, czytaliście Pismo Święte, byliście w kościele. Będzie pytał dziecko. Więc warto zrobić coś, żeby zwyczajnie nie kłamać, żeby się nie wstydzić. A ja zdaję sobie sprawę, że to, co zrobią rodzice, może nie będzie zrobione w pełni, na 100%, ale jeżeli rodzice zrobią cokolwiek w tych czterech kategoriach, będzie miało to o wiele większą wartość niż najmądrzejsze katechezy najświętszego proboszcza. Nie. Uwierzę w to, co powiecie. Zapytam was, czy wy uważacie, że wasze dziecko jest przygotowane do pierwszej komunii? I was zapytam, czy wy dopuszczacie swoje dziecko do pierwszej komunii? Ja nie będę. To jest zgodne z tym, co święty Pius X zapisał w swoim dokumencie Quam Singulari. Jest to świadectwo tego, że jeszcze 100 lat temu decyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej komunii świętej podejmowali rodzice, wysyłając je do spowiedzi. Jeżeli przeszło tą spowiedź, niejako pieczęć spowiednika, przystępowało
najczęściej indywidualnie do pierwszej komunii. Dopuszcza waszego dziecka do komunii. Wy będziecie dopuszczać. I chciałem jeszcze o jedną rzecz was prosić. Chciałbym, byście wychodząc z kościoła wszyscy podali mi rękę. Właśnie, podali mi rękę. Kontakt, jakie to jest ważne, a czasami zaniedbane. Kiedyś w jakimś tekście pisałem, jak czasami wygląda przygotowanie do bierzmowania. Jest kościół, jest wyznaczone spotkanie, jednym wejściem wchodzą dorośli, może dzieci, są różne kształty tych spotkań, czasami wołamy samych rodziców, nie jest to ważne. Ważne, że przychodzą jednym wejściem, ksiądz wchodzi drugim wejściem, może być nawet bardzo dobrze przygotowane, ale wychodzi na to spotkanie, staje za ambonką, mówi, co ma powiedzieć, robi w tył zwrot, wychodzi. Rozchodzą się, a tak naprawdę na tym spotkaniu nigdy się nie spotkali. Dlatego ważne jest to, żeby choćby kiedy ma się zacząć takie spotkanie, być w tym kościele, przyjść, przywitać się, kogoś zagadać, kogoś zaczepić, chwilę porozmawiać, wymienić uścisk dłoni. Nie zawsze była pandemia. I ważne jest też, nie zrobiłem takiego szczegółowego konspektu i to są teraz takie skutki. Zapomniałem o jednej rzeczy, która dzieje się między tą pierwszą rozmową rodziny w kancelarii, a seriami tych spotkań w kościele, takimi już pobożnymi. Otóż po tej serii spotkań z rodzicami w kancelarii całość naszego przygotowania rozpoczynamy od festynu. Takiego mini festynu, gdzie zapraszam rodziny, dzieci pierwszokomunijnych. Rodzice, dzieci pierwszokomunijne, oczywiście rodzeństwo, jeżeli jest w zbliżonym wieku. I mamy zabawy, mamy piosenki, mamy grilla, mamy co zjeść, mamy się czego napić, mamy malowanie twarzy, mamy puszczanie balonów, mamy konkursy, mamy zabawy, gry, tańce integracyjne. Nie jest to jakiś wielki, masowy festyn, nie jest to jeszcze jakiś festyn, który trwa nie wiadomo jak długo, 2-3 godziny spotkania. Ale znowu, ważne, żeby ksiądz, który robi takie przygotowanie w parafii, proboszcz czy wikary, uczestniczył w tym. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś zorganizował ten festyn, tylko żeby ten festyn wykorzystać jako okazję do tego, żeby być z tymi ludźmi, żeby pokazać taką ludzką twarz, pokazać to, że ksiądz potrafi się bawić, ksiądz potrafi zorganizować zabawę, zaśpiewać, jak potrafi. Jest okazja do rozmów, do tego, żeby wspólnie jedząc kiełbaskę pogadać o czymś, zapytać o coś, poznawać tych ludzi, być z nimi blisko. Sens wszelkiej katechizacji to jest tworzenie więzi. Jeżeli mamy tę więź, katechizacja jest możliwa. Jeżeli tej więzi nie mamy, możemy indoktrynować, możemy tresować, możemy uczyć nawet, ale nie będzie to katechizacja. To są spotkania w kościele. One są naprawdę 3 w ciągu roku. Nie widzę sensu, żeby robić ich więcej. Ale są to właśnie okazje do tego, żeby przypomnieć rodzicom, co ich czeka przed samym majowym spotkaniem. Te słuchawki służą mi, żeby odsłuchiwać filmy, bo jest to jedyna możliwość, ten dźwięk nie może się nakładać. Ale wracam do tematu. Zgubiłem się w tym momencie. No, zawsze takie live'y budzą wiele stresu i wiele napięcia we mnie, choć niby wystąpienia publiczne nie powinny być dla mnie jakąś wielką trudnością. Wystarczą te 3 spotkania. Nie trzeba ich naprawdę mnożyć, ale są one okazją tego, żeby przypominać rodzicom, co ich czeka w perspektywie spotkania przed pierwszą komunią świętą. Więc przypominamy im, rozmawiajcie, przypominamy im,
Spróbujcie się pomodlić razem, choćby w bardzo skromnym wymiarze. Macie pewne zadania związane z Pismem Świętym. Otwórzcie, znajdźcie, przeczytajcie jakiś fragment, porozmawiajcie na jego temat. I witam Was w kościele na mszy świętej z udziałem dzieci. Dobrze kształtowana msza święta z udziałem dzieci jest kapitalną rzeczą, która pomaga nam w dobrym przygotowaniu rodziny, dziecka do pierwszej komunii świętej. Nie chcę już wchodzić w szczegóły stylu odprawiania takiej mszy świętej, ale sygnalizuję tylko, że jest to ważne. Oprócz tych trzech spotkań, drugą formą pomocy parafii dla rodziny są pewne konspekty czy pomysły na owe religijne rozmowy na temat Pana Boga, na temat religii wiary. W praktyce wygląda to w ten sposób, że takie spotkanie w kościele rozpoczyna serię 7-8 niedziel. W czasie tych niedziel uczestniczący we mszy świętej może w sposób samodzielny, samoobsługowy, u nas w kościele ze stolika za ławkami, z segregatora znaleźć koszulkę z imieniem i nazwiskiem dziecka i z tej koszulki wyciągnąć materiały dla swojej rodziny. Te materiały wyglądają mniej więcej w ten sposób. Jest to kartka A4 złożona na pół, czyli są takie cztery strony. Pierwsza i druga strona jest poświęcona dziecku, jest dla dziecka. Jest to historia Jezusa od jego narodzin do śmierci i zmartwychwstania. Jest główna myśl, jest jakaś modlitwa, jest komiks, który dany fragment historii dziecku opowiada. Są też sigla biblijne dla bardziej zaawansowanych. Można to znaleźć w Piśmie Świętym, można przeczytać, można też w rodzinie o tym porozmawiać. Ale w tych materiałach najważniejsza jest trzecia i czwarta strona. W formie listu proboszcza do rodziny proponuje się właśnie jakąś rozmowę na religijne tematy. Celowo nie nazywam tego katechezą, tylko rozmową, ale w gruncie rzeczy wiemy, o co chodzi. W tym akurat materiale, 18, mamy tu ostatnią wieczerzę, a propozycją rozmowy jest nasz stosunek wobec bliźnich, nasze pomaganie bądź zaniedbanie tej pomocy, a wszystko w oparciu o tekst biblijny z Ewangelii Mateusza o sądzie ostatecznym. Owce, kozły na lewo, na prawo, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Rodzina czyta, rozmawia, są propozycje pewnych pytań, za pytaniami są też odpowiedzi, żeby możliwie dużo rodzicom ułatwić ich zadanie katechetyczne. Rodzice, rodziny biorą to samodzielnie. Jeżeli zdarzy się, że którejś niedzieli, jest to też presja, żeby być w kościele, że którejś niedzieli nie wezmą tych materiałów, no nie ma tragedii. Nie przeprowadzam z tego tytułu, nie sprawdzam tego przede wszystkim. Pamiętacie, ślubowałem na tym spotkaniu. Obdarzam rodzinę zaufaniem. Może byli w innym kościele, może mieli jakiś wyjazd, może był jakiś ślub w sobotę na drugiej stronie Polski. Pewnie też mogło być i bywa jakieś zaniedbanie z ich strony. Nie wezmą jednej niedzieli, wezmą dwa materiały w następną niedzielę. Kiedy widzimy, że rzeczywiście te materiały zalegają, kiedy są 3-4 materiały są nieodebrane, dzwonię do rodziców, ale nie z wyrzutem, tylko z taką troską i z pytaniem, co się stało, w czym mogę pomóc, są materiały i skutkuje to, są one odbierane. Przy okazji komunikacji mojej z rodziną
Od 2 lat próbuję też komunikować się i dopingować rodzinę przez wysyłanie SMS-ów. Na samym początku, kiedy oni deklarują chęć pomocy ze strony parafii, pytam też, czy są oni chętni na to, żebym raz w tygodniu, raz ojcu, raz matce wysłał SMS z jakimś cytatem z Pisma Świętego, z jakimś przypomnieniem, z jakąś myślą, z jakąś sentencją, w ten sposób pokazując, że pamiętam o nich, że się modlę, a jednocześnie przypominając i dopingując do pewnych rzeczy. To jest jakiś drobiazg, jakiś taki prosty, pastoralny pomysł. Są systemy, które pozwalają wysyłać te SMS-y do wszystkich, programować też wysyłkę tych SMS-ów, czyli możemy przygotować taki SMS we wtorek czy w środę, czy tak naprawdę możemy wszystkie SMS-y przygotować we wrześniu, by wysyłały się co tydzień do tych rodzin. Nie jest to też jakaś wielce kosztowna rzecz, nie jest to przecież masowe wysyłanie SMS-ów do setek tysięcy ludzi, tylko do na 30, 40, 50 numerów telefonów każdego tygodnia. Nie zbankrutujemy z tego powodu, a jest jakieś przypomnienie, jakiś kontakt, jakaś świadomość tego, że trwa przygotowanie i w tym przygotowaniu coś powinniśmy zrobić, czyli rozmawiać z dzieckiem na temat Pana Boga, czyli modlić się z tym dzieckiem, czytać Pismo Święte, no i pamiętać o niedzielnej mszy świętej. Rodzice są pozostawieni sobie, dostają te materiały, zdaję sobie doskonale sprawę, że mogą wykorzystać to w różny sposób. Generalnie pisząc je, starałem się, żeby one były bardzo proste. Kiedy w materiałach jest na przykład mowa o drodze krzyżowej, to nie proponuję wcale, żeby rodzina odprawiła drogę krzyżową, ale proponuję rzecz banalnie prostą, żeby po mszy świętej zamiast szybko wychodzić z kościoła, wziąć jeszcze dziecko i w kościele pokazać dziecku drogę krzyżową. To nie chodzi o to, żeby dziecko poznało drogę krzyżową jako taką. Nie. Tu chodzi o to, żeby ojciec i matka wzięli dziecko i pokazali. O, to jest droga krzyżowa. Zobaczcie, to są stacje. Przeczytajmy je sobie. I choćby przeszli, zobaczyli, jak ona wygląda w tym kościele, jak jest podpisana, ile ich jest. Nawet nie oczekuję odprawienia tej drogi krzyżowej. Chcę, żeby rodzice dzieciom pokazali, patrz, to jest konfesjonał. Spowiadamy się. To jest może i dla nas trudne, ale to jest ważne. Ty też się wyspowiadasz, tak? Może w tym konfesjonale. Kiedy jest Boże Narodzenie, kiedy jest żubek w kościele, to proszę o to, co wielu rodziców robi, czyli żeby przyszli do tego żłóbka, pomodlili się, ale też żeby z dzieckiem porozmawiali. Co jest tutaj? Kto to jest? Jak on ma na imię? Jak ona ma na imię? Józef, Maryja, małe dzieciątko. Co tu jest? Co widzimy? Co to za gwiazda? Skąd ona się wzięła? A ci trzej królowie, mędrcy, to skąd się tu wzięli? I przypominamy sobie ewangeliczne wydarzenia. Mamy 3 spotkania i 3 serie materiałów do indywidualnej pracy w domu. To wszystko kończy się tak, taką formą skrutinium, takiego spotkania i rozeznania, czy dziecko jest już przygotowane do pierwszej komunii świętej. Znowu, zamiast mówić o tym, posłuchajmy, jak to może wyglądać. Proszę, proszę. Najgorsze. Zapraszam. Martyna na środek. A my jak wyjdzie? No jak wyjdzie. Boisz się? Czego? No rozmowy, spotkania. No nie tak bardzo. Nie tak bardzo. No właśnie, czego ty się bać, nie?
Taki odważny człowiek. Chociaż trochę to powinna się bać. Troszkę? Troszkę, dobrze. To ja będę przybytywał. Nie, ale nie, będę zadawał pytania i liczę na szczere odpowiedzi. Spotkanie będzie generalnie bardzo krótkie, ale jest bardzo ważne, bo to jest taka ostateczna deklaracja, taka przedkomunijna. I podsumowanie też tego, co było przez ten rok. Więc Martyna, najpierw pytanie do ciebie. Czy przez ten rok rozmawialiście w domu na religijne tematy? No te kartki, co tam ksiądz... No tak, no to były jakieś pomysły, tak? Czy rozmawialiście o tym? Tata jakieś dwa razy mama reszta. Tak? Głównie mama. Bo mama miała więcej czasu. Tak. Zresztą oboje pracują, to skąd to się bierze? No ale dobrze, nie wchodzimy w szczegóły. I dalej. Czy modliliście się razem? Tak. Dobrze. A czy... Ona to rzadko się nie modli. No ale ile ona ma? Przecież ona jest taka. Nie wiem już, taka? Nie, ile ona ma? Rok i 3 miesiące. Rok i 3 miesiące. To malutka jeszcze. A powiedz, czy czytaliście razem Pismo Święte? Pismo Święte? No... To ja czytałam takie z Barzioły, kiedy sobie przeczytałam. A rodzice nic. Nigdy? Nigdy. A kiedy czytaliśmy razem przy... A mamy czytały jeszcze przy rozmowach? No przy rozmowach. Martynka przy rozmowach. Bardzo często. A to ja zapomniałam. No właśnie. Gdzie ty masz głowę? Nawet Mateusz mówił, że też chce, żeby Martynka czytała. No. Były te Nowe Testamenty, tak? Takie malutkie. Chyba, że oni nie, dają... z malutki. Malutki swojej, tak? Ona czyta. To dała się do łóżka. Bo tam litery jak pchły. No raczej. No, mała. Ja to bez lupy to tam nie podchodzę do tego Nowego Testamentu. A chodziliście do kościoła razem? Tak. To dobrze. Dobrze, to teraz pytam rodziców. Tak jak napisałem w ostatnich materiałach, cytując świętego papieża Piusa X, to jest ten papież, któremu zawdzięczamy obniżenie wieku komunii świętej dzieci, bo wcześniej starsze przyjmowały komunię. To ten papież dał świadectwo, że nie tylko rodzice przygotowują dziecko do pierwszej komunii świętej, ale tak naprawdę to dopuszczają dziecko do komunii. To rodzice patrzą na rozwój swojego dziecka, i ten intelektualny, i wiarę, i w którymś momencie widzą, że dziecko jest już zdatne do tego, żeby zrozumieć, pojąć te najważniejsze rzeczy, i posyłają do spowiedzi, do komunii świętej. Więc ja teraz pytam rodziców. Czy według was, waszego sumienia, Martyna jest przygotowana do pierwszej komunii świętej, czy ją dopuszczacie? Tak. Dopuścili cię, widzisz? Ja to bym cię dopuścił, ale gdyby matka, ojciec powiedzieli, że jeszcze trzeba rok poczekać, to ja bym za ojcem i matką, oni cię lepiej znają niż ja. No ale dopuścili, wszystko się szczęśliwie zakończyło, tak? Ale to jeszcze nie koniec spotkania. Jeszcze mam pytanie, dwa pytania do ciebie. Jedno takie trochę dłuższe, drugie krótsze. To pierwsze pytanie to jest takie katechizmowe. Martyna. Czy wiesz o tym, że komunia święta, którą przyjmiesz, to nie jest zwykły opłatek? Tak jak na Wigilii się dzielicie, potem jecie. Tylko wierzymy, że ten opłatek w czasie mszy świętej staje się prawdziwym ciałem z prawdziwą krwią Pana Jezusa pod postacią chleba. Czyli widzimy chleb, ale wierzymy, że jest to ciało Chrystusa. Czy wiesz o tym? Czy wierzysz tak? Tak? Tak. Dobrze. To zdałaś egzamin. To jest najważniejsze pytanie z katechizmu. No i fajnie. I ostatnie pytanie. Więcej cię już nie będę maglował.
bo będziesz już zupełnie płaska, jak się tak wymagluje. Martyna, czy chcesz przystąpić do Komunii Świętej? Nawet ksiądz nie wie jak. Właśnie, to było dla mnie odkrycie. Zawsze zadaję to pytanie i dzieci w 95-99% uśmiechają się w tym momencie. Cieszą się z tego. I warto też to wykorzystać. Czas nas nagli. Znowu podam linki do całości tego spotkania. I w ogóle jesteśmy już w wielkim niedoczasie. Minęła godzina. Myślałem, że w godzinę się zamkniemy. Okazuje się, że jest to niemożliwe. Proszę, zróbmy może w ten sposób. Jeżeli mamy jakieś pytania, to możemy je teraz wpisać w czat, żebym za chwilę mógł je przeczytać i jeżeli będę potrafił, to się do nich odniosę. I zróbmy teraz tak. Chciałbym nagrodzić wszystkich, którzy wytrzymali tę godzinę. Być może niektórzy z Was są zainteresowani materiałami, może niektórzy z Was będą sprowokowani tym webinarem do tego, żeby kupić program z mamą i tatą do pierwszej Komunii Świętej. Jutro wyślę wszystkim zapisanym na moją listę adresową katechetyczną linki, gdzie to wszystko można zrobić. Ale nie wyślę mailem tego, co powiem teraz. Udzielam rabatu. Nie wiem jeszcze, jak on będzie wyglądał, ale rabat jak rabat, warto z niego skorzystać. Rabat, kod rabatowy będzie wiosna. Pisane małą literą, wiosna, wiosna. Na tą wiosnę coś przyjemnego Was spotka. Zapamiętajcie sobie, zapiszcie, bo to nie będzie już napisane, jest tylko dla tych, którzy wytrwali do końca. I zdaję sobie sprawę, że niektórzy po tej godzinie będą musieli już uciekać. Więc teraz tak, krótko pokażę materiały, jak one wyglądają w tym momencie, a potem spróbuję odnieść się do pytań. Potem jeszcze też dam dostęp do całości, jeżeli ktoś będzie chciał potem usłyszeć odpowiedzi na te pytania, będzie mógł to zrobić. A jeżeli ktoś musi już uciekać, niech ucieka. Życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy. Na listę mailingową katechetyczną można zapisać się na, a może inaczej, pod filmem na YouTubie znajduje się link, gdzie możemy wejść do strony, gdzie znajdziemy formularz, gdzie możemy się zapisać. Skomplikowanie to brzmi, ale kto chce, to znajdzie. Materiały składają się z takich dwóch części. Jest to teczka, która zawiera w sobie następujące rzeczy. Mamy dwa zeszyty. Jeden cienki i jest to takie filozoficzne wprowadzenie w całość tego programu. Oddzielnie wydane, bo jest to też zeszyt, który promuje całość tego programu, rozdawany, kolportowany szerzej. Jest to bardzo ważny wstęp. Czasami omijamy wstępy, ale uważam, że w tym programie przygotowanie, rozumienie, nastawienie odpowiednie, to jest rzecz najważniejsza. Sam program to jest rzecz wtórna wobec pewnej idei, którą mamy, powinniśmy mieć w głowie. I jest taki roboczy, ale już w pełni funkcjonalny zeszyt na całość tego przygotowania. Różne kwestie, choćby niedzielnej mszy świętej, jak powinna wyglądać, choćby jest tu scenariusz tego pierwszego spotkania, scenariusz ostatniego spotkania, tego skrutacyjnego. Jest kartka z moim takim słowem do nabywających ten program i też z pewnymi linkami, gdzie można znaleźć pewne uzupełnienia do tego, co nie jest jeszcze w formie drukowanej. I jest w tej teczce komplet. Jest segregator. Nie, to się nazywa skoroszyt. Jest skoroszyt, do którego wpięte są materiały. Oprócz tych
które pokazywałem. Jest taki wstępny list, są materiały do tych trzech spotkań, ale są wszystkie cały komplet materiałów, żeby ksiądz prowadzący to spotkanie wiedział, co jest w każdym materiale. Gdy rodzina rozpoczyna przygotowanie, to rozpoczyna w zasadzie od pustego segregatora. W tym segregatorze jest tylko taki wstępny list do rodziny. A potem, biorąc materiały z kościoła, dopina to i tworzy się na koniec taka książeczka. To są rzeczy, czy to są pomoce dla prowadzącego księdza. Pomoce dla rodziny wyglądają w następujący sposób. Taka cegła spina w sobie 10 segregatorów, tu widać tyły tych segregatorów, i może inaczej, to co trzymam w ręku, to są pomoce dla 10 rodzin na rok pracy. To tyle. Jeżeli ktoś będzie chciał dowiedzieć się czegoś więcej, powinien wejść w ofertę. Ta oferta przekazuje więcej informacji. Teraz zajrzę na czat, czy są jakieś pytania. Czy może ksiądz odsłonić napis ukryty za księdza plecami? To odsłonię. Może go przeczyta. Pomagamy księżom w ich pracy parafialnej przez dostarczanie publikacji, książek i pomysłów duszpasterskich, ponieważ wierzymy, że może to zmienić oblicze Kościoła. Jest to dewiza Fundacji Nasza Winnica, to jest dewiza też mojej pracy. Jak zapisać się na listę? Pod filmem na YouTubie jest link. Wejdziemy na stronę i tam będzie formularz. Pisze, jestem wikariuszem w parafii 13 tysięcy. Program księdza uważam, że jest świetny. Trudno mi jednak zrealizować go w mojej parafii. Do pierwszej komunii świętej jest 100, a na mnie, ale uważam, że powinniśmy się tutaj zwyczajnie podzielić i mieć pod swoją kuratelą nie 180 rodzin, ale zdecydowanie mniej, 40, 50, 60. Jest to do zrobienia. Barbara Wołosiewicz, podobne wątpliwości, na które myślę odpowiedziałem. Jeżeli zmieniamy też, czy rozbijamy powiedzmy taką masę 180 czy 120 rodzin na mniejsze grupy, to też dajemy sobie większą szansę na to, żeby były relacje, prawdziwe takie relacje. Trudno poznać 180 rodzin. 40, 50 już można. Ja to robiłem także w przygotowaniu do bierzmowania. Kiedy miałem grupę, która liczyła rzeczywiście 180 młodych ludzi, podzieliłem ich z miejsca na dwie grupy, żeby mieć szansę bliższego z nimi spotkania. Uważam, moja parafia liczy 3,5 tysiąca mieszkańców, ale uważam, że jest to także propozycja dla tych większych parafii. Z tym, że trzeba zrobić to w taki sposób, o jakim mówiłem. Zobaczmy, czy coś było wcześniej. Dobrze, nie widzę więcej pytań, a chyba był już czas na to, żeby je zadać. Wszystkim, którzy będą na liście katechetycznej, wyślę linki do filmów, do materiałów, do tekstów, do wprowadzeń, do różnych rzeczy, które mogą
poszerzyć nasze rozumienie mojego stylu, który prezentowałem, przygotowania dzieci do pierwszej komunii świętej. Z jednej strony to wywraca trochę porządek, czy trochę, bardzo mocno porządek, który istnieje w wielu parafiach, ale z drugiej strony ja uważam, że jest to powrót do tradycji, do tego, co było dawniej w Kościele, do takiego rzeczywistego uszanowania roli rodziców w wychowaniu dzieci. Jeżeli zabieramy odpowiedzialność, rodzice przestają się czuć odpowiedzialni. Zatem nie można tylko mówić, bądźcie odpowiedzialni, ale trzeba dać im tę realną odpowiedzialność, przywrócić im. Bóg zapłać księdzu, Bóg zapłać, ja też mówię wszystkim, Bóg zapłać. Cieszę się, że 30 wytrwała do tej pory. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, że będziemy się jeszcze spotykać na kolejnych webinarach. A was proszę, poczekajcie jutro na maila ode mnie. Dziękuję za uwagę. Powiem jeszcze, żeby to, co mówią wszyscy youtuberzy, żeby, niech się skupię, żeby, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, zasubskrybował mój kanał, kliknął dzwonek z powiadomieniami, dał łapkę w górę, no i zapisał się jeszcze na moją listę mailingową, jeżeli tego jeszcze nie zrobił. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.